Ciepła mi taka, już oparzyła mnie. Taka mocna jest bardzo. Dobra, co muszę powiedzieć? Ja się nie nadaję dzisiaj na takie rzeczy. Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam was serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, ile my rozbawiłyście. Wysłałyście wasze komentarze na Facebook, Instagram, Twitter. Teraz ich właśnie przeczytam. Zobaczymy, czy ktoś od was wygrał. Wygrała coś? Jest jaka wygrana, Damian, czy nie? Nie ma wygranej. O lala. No to dobra, zaczynamy. Pan Tadeusz napisała tak. Rozmawiają Serb i Czarnogórec. Czarnogórec pyta się Serba. Dokąd wybiera się na wakacje w tym roku? Serb odpowiedział. Do Turcji. O człowieku, po co do Turcji? Pyta urażony Czarnogórec. Mają ładniejsze morze, plaże i przystępniejsze ceny. No i byłyśmy duże po... W wspólnych państwach, odpowiada Serb. Może być. Jeśli by to na serbski przetłumaczyli, to by było bardzo śmieszne, ale tak po polski to... Ale może być. No, pan Tadeusz... Okej, spoko. Pan Mateusz nam napisał, co Jelena organizuje z okazji swoich urodzin, przyjęcie. Pan Marcin napisał, co najbardziej lubił siatkarkę do kawy? Blok czekoladowy. O, ale nie wolno jeść czekoladu. Przepraszam, pan Marcin. Jeśli trener se dowie, że jemy czekoladę, to cieszę się, że będę się musiała męczyć czytać po polsku, ale dobra. A few moments later. Jak się to czyta? Ksiadź, proboszcz, nakazanie. A, ksiądz! To są moje ulubione. Ksiądz proboszcz na kazaniu niedzielnym mówi, małżeństwo to dwa statki spotykające na morzu życia. Jeszcze raz. Nie wiem, no Damian, proszę, możesz mi pomóc. Małżeństwo to dwa statki. Gdzie to jest? Tutaj, proszę. Małżeństwo to dwa statki spotykające się na morzu życia. No. A jeden z parafian? A jeden z parafian mruczy pod nosem. O! To ja trafiłem na okręt wojenny. No, no może. Dobra. Dobra. Policja zatrzymuje jedącego malucha i pita. Dlaczego jedziecie 5 osób w maluchu i to na takim ścisku? To jest pytanie. W maluchu tak się nie można. Panie, jesteśmy drużyną siatkarską. Jedziemy na mecz. Co skręcicie? Przecież drużyna ma więcej osób. No tak, reszta siedzi w bagażniku. Dobra. Mogę też gratulacje dać. Pani Sylwia, temat siatkarski. Pan Marcin, jak parkują siatkarki? Między antenkami. Dobra, jedziemy dalej. Pani Dorota, Chuck Norris świetnie serwuje, ale to Jelena przyjmuje punkt wszystkie asy serwisowe. Wszystkie asy serwisowe punktują punkt, przyjmują punkt. Coś tu nie wyszło, pani Dorotko, jak as serwisowy ja mogę... No. Proszę pani, idziemy dalej, ale musimy to konsultować z pani na mecz. Pani Natalia, chodzi Stefan do windy, a tam schody. Dlaczego Jelena wybrała siatkówkę, a nie na przykład koszarkówkę? Bo zawsze w życiu wolała przynieść siatkę z zakupami, niż dawać ludźmi i dostawać od ludzi kosza. Piotr, no, wydaje mi się... Dobra, daj. Pan Paweł napisał. Dlaczego siatkarki piją wodę gazowane? Bo im się dobrze po jej odbija. To słuchałam, to jest fajne. Dostaje pan gratulacje, to mi się podobało. Pani Maja. Co robi kelner w restauracji? Serwuje danie. Co ma wspólnego libero i deszcz? Oba padają. Tak, zgadza się. Pani Karolina, lider wśród fanów wszystkich, tutaj widzę. Jest dodatkowa, czy to jest, nie, diamancik jakie. Pani Karolina jest aktywna bardzo, to znaczy. Gdzie Jelena ma siłę na 102, wszystkim meczom radę da, pilka leci w as, uszczęśliwa nas. Uszczęśliwia nas, gdy zdąży się tak, że jest coś nie tak i Jelena wciągnie wszystkie argumenty za.
To ja pani gratulacje, bo naprawdę sympatyczno, ale... Ale nie, nie to ten temat. Ej, to mi się podoba, to ci już mówiłam, to mi się podoba, naprawdę, to wiedziałam wcześniej. Dlaczego Magda Jurcik nie ma znajomych na Facebooku, bo wszystkich zablokowała. To mi się podoba. Gratulacje. Pan Robert, czemu Jelena wygrywa w karty, bo często ma asy. Jak nazywa się strój klubowych siatkarek z Rzeszowa? Develop dress. No, spokojnie, nie, kreatywne. Gabriela, dostajesz gratulacje. Super, podobało mi się to. Co robi lekarz w kuchyni? Leczo. O, to jest dobra. I kawa lod. Jedne znajome też twarzy tutaj z hale. Magdaleny Jurczyk. A tak? Dobra, to jest jaki nasz internet żart. A tak? Także Magdalena, dostajesz gratulacje, bo naprawdę super. Nie ma nagrody, ale naprawdę wam bardzo dziękuję, że byliście kreatywni. Mówię, jeśli by pan Tadeusz, ta rozmowa między Serbą i Czarnogórcem była po serbsku, naprawdę by było bardzo śmieszno, bo u nas takie żarty serbsko-czarnogórskie są bardzo śmieszne. Także mówię, jeśli by było po serbsku, to pan Tadeusz by wygrał na pewno, bo śmieszne jest. Ale tak, to najbardziej mi się podobało to co mówiłam wcześniej, dlaczego Magda Jurczyk nie ma znajomych na Facebooku, bo wszystkich zablokowała. To mnie naprawdę tak... Widziałam to na netu i to mnie rozbawiło. Także pan Jacek Wojtuszik. A może być drugą miejsce będzie Magdalena Jurczyk. Za nasz interny żart. Najwięcej żartów w szatni. Może Wito jest taka, że potrafi rozbawić. Kara dużo, ale tak bardzo, nie gadaniem, bardziej takim gestami, czy coś tak śmieszno zrobi. Ale jeśli by porównała ten rok i rok temu, to nie ma takiej jak Rasia. To na pewno. Rasia była ta, która codziennie dostała takie gratulacje, bo naprawdę... Rasia miała... Tak, Rasia naprawdę jest osoba do humoru. Pozdrawiamy Rasię, mam nadzieję, że przynajmniej kliknę lajka na ten wideo. Dziękuję, gratulacje, super było. Proszę was, obserwujcie nasz Facebook, Twitter, Instagram, Damian tam pisze, zachęca ludzi i zobaczymy się następny raz na jakie nowe aktywności.